witam wszystkich serdecznie w miejscu, które budzi dużo emocji. Mnie już targają emocje. Jesteśmy w Oświęcimiu, albo jakby to ktoś powiedział, w Auschwitz. Wiele lat zbieraliśmy się, żeby tu przyjechać, żeby zrobić jakiś film. To też i Państwo mnie prosili, czy nie przeszedłbym się po tym miejscu i nie powiedział swoich odczuć. I tak się złożyło, że na zaproszenie jednego z pracowników muzeum, pana Tomasza, który jest sympatykiem naszego stowarzyszenia, udostępnił nam wejście do muzeum, to znaczy wejść można, ale udostępnił nam, możemy tutaj trochę bardziej swobodnie się poruszać. Proszę Państwa, jestem na początku tej drogi, którą przejdę razem z Wami, gdy będziecie to oglądali. Muszę powiedzieć, że nogi mam zwaty, emocje już są duże, co będzie dalej, nie wiem. Zapraszam na ten krótki reportaż po miejscu, które nigdy nie powinno zaistnieć, ale zaistniało i wydaje mi się, że nie wiem, co dalej powiedzieć, na razie mi się urywają słowa, przejdźmy po prostu do przodu. Te pierwsze zdjęcia tutaj pokazują szczęśliwców, którym udało się przeżyć ten obóz, kiedy Rosjanie wyzwolili go. To bardzo emocjonujące zdjęcia. To wszystko jest emocjonujące, kiedy patrzymy na te fotografie tych ludzi, którzy cieszą się z wolności. Nie wszyscy tą wolność przeżyli. Wielu było tak wycieńczonych i ledwo żyjących, że odeszło, ale szczęście było, że są wolni, że nie mają już, nie ma tego wszystkiego, co było, tak? Ja przepraszam Państwa, że czasami będę gubił się w słowach, ale tu nie można być płynnym, tu nie można mówić tak bardzo płynnie, ponieważ emocje, wszystko razem, będzie mi wiele razy pewnie jeszcze urywało głos, więc proszę wziąć i być bardzo wyrozumiały. A poza tym miejsce robi samo z siebie już bardzo, dużo. No i przechodzimy do piekła, to znaczy brama, która była do piekła. Chyba szczęśliwi byli ci, którzy weszli i poszli od razu do gazu, bo nie przeżyli tego piekła, choć trudno jest nam to powiedzieć. Ja tutaj odbieram tyle emocji, że trudno mi jest cokolwiek powiedzieć. Przekraczamy tą bramę, która jest symboliczna, ale jest to chyba brama do piekła. Jeżeli gdzieś szukać piekła, to chyba tu na ziemi. To bardzo trudne wszystko razem, wziąć pod uwagę, że idziemy po starym bruku, który szli więźniowie. To trudne przechodzić koło tych domów, w których byli więźniowie. To wszystko trudno tu ogarnąć. Przed chwilą byłem w krematorium, tam nie można fotografować. Może do końca nie będę mówił o swoich odczuciach. Są moje osobiste, wewnętrzne. Ale co mogę powiedzieć? Oby nigdy więcej. Mówią do mnie, mów coś, opowiadaj. A tu właściwie to brak mi słów. Ja nie wiem, co ja mam mówić, co mam opowiadać. Myślę, że zbieram myśli, żeby potem wam coś jeszcze powiedzieć. A tak naprawdę brak słów. Chyba milczenie powinno być największym wydźwiękiem tego wszystkiego. Nie wiem, nie sklejają mi się słowa, głos się łamie. Chodźmy dalej. Jesteśmy w roku, który jest poświęcony Holandii, a więc Żydom prześladowanym w Holandii, którzy też tutaj przyjechali do obozu i zginęli. To też wszystko jest bardzo wymowne.
Przeszłość siedzi tak głęboko w duszy, że nie może być z tego wyzwolona. Stoję pod ścianą straceń w Oświęcimiu. Tu rozstrzeliwano setki więźniów. Niech ta chwila milczenia będzie wszystkim i taką chwilą zadumy w tym wszystkim. Bo trudno mówić o odczuciach i o ostatnich chwilach tych, którzy za chwilę mieli stracić życie. A może stali ze spokojem, wiedząc, że kończy się dla nich koszmar. Nie umiem na to odpowiedzieć pytanie, ale pójdźmy dalej. To nie dla mnie. Wyszedłem właśnie z miejsca, gdzie był Kolbe, gdzie oddał życie za innych. Heroizm ludzki to tylko świętość. To tylko ktoś, kto jest tak głęboko święty i tak głęboko wierzący, może poświęcić swoje życie na śmierć głodową za innych. Ale z drugiej strony, wiedząc, że po drugiej stronie czeka nas inny świat, ten, który jest wymarzony jak Eden, tak naprawdę braknie słów, coś niesamowitego, ale z drugiej strony tu się rodzi świętość. Tu się rodzi też pytanie, gdzie był Bóg. Ale odpowiedź kiedyś padła. Bóg był w tych wszystkich, którzy ratowali innych. Może niech to będzie puentą dalszych naszych zwiedzeń. Jesteśmy teraz przed obozem Brzezinka. Już wyszliśmy z tego Auschwitz. Teraz jest Brzezinka, czyli drugi obóz. Wszystkie moje wrażenia opowiem na końcu filmu. Muszę zebrać myśli, muszę wam poopowiadać. Wybaczcie, że w ciągu tego filmu nie opowiadałem zbyt wiele, ale też nie można było dużo kręcić, mówić, a poza tym emocje sięgnęły zenitu. Natomiast na koniec będzie moje podsumowanie. Zapraszam ze mną do Brzezinki. Jestem na autentycznej drodze, po której chodzili więźniowie, bo to jest ten cały obóz. Jeżeli by tak zejść trochę niżej i dotknąć tych kamieni, a w kamieniach zawarta jest energia, chwilę pomyśleć, to odbierzemy energię tych, którzy tu szli. Ja kiedy zamknę oczy, widzę tysiące ludzi idących. Widzę tylko nogi i buty. Nie da się tego opisać, ale można by z każdego kamienia wyczytać inną historię kogoś, kto po nim przeszedł. Chodźmy dalej.
Wyobraźcie sobie, że jedyną ucieczką z tego obozu mogło być rzucenie na druty, które były pod prądem. I wielu więźniów dokonywało tego w akcie desperacji i przechodzili na drugą stronę. Jeśli uznamy, że po drugiej stronie mieli już raj, więc można powiedzieć, że robili to w sposób nieświadomy, nie chcieli tego piekła tutaj, ale wyrywani ze swojego ciała stali, patrzyli na to i być może mogliby powiedzieć innym więźniom, rzućcie się wszyscy i przejdźcie do innego świata, ale oni musieli przejść to jeszcze inaczej. Jeżeli wyobrazimy sobie, że po tych torach jechały pociągi z ludźmi, których to była ostatnia podróż i ostatnie chwile życia, tym bardziej trudno jest stać na tych torach i w ogóle o czymś myśleć. Prowadziły tam na rampę, gdzie odbywała się selekcja. Ot tak. Jesteśmy na rampie, na której odbywała się selekcja. Zobaczcie, tory do śmierci. Na torach można zginąć, źle przechodząc, ale to są tory do śmierci dla setek tysięcy ludzi. Tory do piekła, może inaczej. I w takich wagonach przewożono ludzi. Tutaj przywożono ich. To jest wagon upamiętniający 400 tysięcy Żydów z Węgier przywiezionych w takich wagonach. Niektórzy ginęli kilka godzin po przyjeździe. Wszyscy szli do komór gazowych. Tu za mną z tyłu są ruiny krematorium. A my jesteśmy już przy głównym pomniku, a nasza podróż powoli dobiega końca. Dla mnie to i lepiej, oczywiście za chwilę zrobię podsumowanie tego wszystkiego, ale to wszystko razem wywarło tak duże na mnie wrażenie, choć jestem tu już powiedzmy drugi raz, kiedyś byłem mniejszy, inaczej odbierałem to, dzisiaj odbieram to zupełnie inaczej. Niemcy wyprowadzając się, że tak powiem, czy uciekając, może to jest dobre słowo, wysadzili w powietrze. Tam po drugiej stronie są drugie ruiny krematorium, a tu jesteśmy na głównym pomniku tego tu wszystkiego. Tam za nami są namioty i tam są namioty archeologiczne. Tam jeszcze archeolodzy szukają, wykopują różne rzeczy, prowadzą prace ekshumacyjno-archeologiczne do tej pory. Nasza podróż dobiega końca po tym smutnym miejscu, jednym i drugim. Jesteśmy w drodze już do wyjścia. Podsumowanie tego wszystkiego, bo pewnie jesteście ciekawi moich odczuć, mojego wszystkiego tutaj, jak to wszystko odebrałem. Cóż mogę powiedzieć? Bardzo ciężko, bardzo trudno, ale z drugiej strony dużo też jakby radości odczułem. Dlaczego? Wiecie, to
to bardzo trudno jest mówić o miejscach, w których się było, ale było takie miejsce, gdzie na zdjęciach były dzieci. 14, 13 lat, 15. I wpatrywałem się w te dzieci i tak zamilkłem. Jakbym przez chwilę był zamurowany. I taki żal mnie obszedł, że w sile wieku, że mogli tyle zrobić, że przecież dlaczego? I w tym momencie usłyszałem, ale my jesteśmy wygrani. Myśmy od razu wygrali życie. Wiecie, rozumiecie? Myśmy wygrali życie. Coś niesamowitego. I wiecie, i słysząc te w głowie głosy, pomyślałem sobie, od razu przeszli do innego świata, widzieli zupełnie inny świat. Zostali uwolnieni. Wiecie, ja chcę w krótkich słowach powiedzieć, jak odbiera się to miejsce przez człowieka, który widzi więcej albo czuje więcej. Bardzo trudno się odbiera, ale kiedy ma się świadomość, że po drugiej stronie jest życie i że oni szli do lepszego życia od razu, to inaczej się na to wszystko patrzy. Jest duże wzruszenie. Kiedy zobaczyłem pewną panią przede mną idącą z dzieckiem, która trzymała za rękę i wyobraziłem sobie, że tak samo szła matka z dzieckiem idąca do krematorium od razu, to musiałem się zatrzymać. Nie mogłem na to patrzeć, bo wyobrażenie robi swoje. Ale odczucie, że moment strachu, śmierć i inne życie jest jakby wybawieniem. Ja nie umiem tego opowiedzieć słowami takimi, żeby Państwo zrozumieli. Może ktoś powie, że jestem dziwny, że tak w taki sposób jakby to powiedzieć, to opowiadam, tak? Ale muszę powiedzieć, że patrzę na to z innej perspektywy. Oby nigdy więcej się to nie powtórzyło. Obyśmy nigdy więcej nie musieli mieć takich muzeów i takich miejsc. Chociaż kto nie był tu chociaż raz, nie umie pewnie zrozumieć świata. Historia nie może się powtórzyć. Chociaż ona się bierze i powtarza nam ta historia, tak? Ona nie może się powtórzyć. Ona nie może być od nowa, ale jest. Kiedy patrzymy na dzisiejszy świat, ale nie o tym chcę mówić. Kończąc tą moją podróż bardzo wrażliwą, myślę, że więcej tu już nie przyjadę. Nie chcę tego przeżywać. Powiedziałem, to się wiąże dla mnie z radością, ale i płaczem, tak? Ale ten płacz nie jest taki, ja wiem, jak to nazwać, ja to odbieram inaczej. Ja zobaczyłem tych ludzi tu idących, gdzieś widziałem w kącie jakieś dziecko, a widziałem kogoś w pasiaku, ale oni wszyscy dawali mi do zrozumienia, że są w lepszym świecie, że przeszli to piekło, swoje katarzis, ale zostali oczyszczeni. Natomiast oprawcy do tej pory gdzieś tam gniją w lochach tego piekła, jeżeli tak można powiedzieć, tego o wiele gorszego, które sobie stworzyli. Pytanie zasadnicze, czy ludzkość musiała to przejść? I na to nie ma odpowiedzi. Możemy patrzeć pod względem Boga, czy On tu był, dlaczego do tego dopuścił. Nie wiem, czy w skali takiej wielkiej możemy to porównywać, jeżeli ojciec morduje dziecko i żonę w pijackim, alkoholowym zwidzie, i kiedy porównujemy Oświęcim, nie mamy skali porównawczej, ale wszędzie możemy zadać jedno pytanie, gdzie jest Bóg. Tak? Możemy zadać wszędzie pytanie, kiedy pijany kierowca wjeżdża w rodzinę idącą z kościoła i tak dalej. Bóg istnieje, myśmy się zepsuli. Jeżeli się nie naprawimy tutaj, tam będzie nam o wiele trudniej. Co ja wynoszę, jaką lekcję i jaką dla Was? Miłość. Jeżeli nie zaczniemy się miłować i kochać w sensie tym dosłownym, nie cielesnym, ale dosłownym, obawiam się, że kiedyś tu wrócimy. Ja już nie, ale oby inni nie wrócili w formie znowu tych więźniów i znowu przeżywania tego wszystkiego. Tylko miłość może nas uratować i niech to będzie takim zakończeniem mojego całego tutaj pobytu i tego, co Państwu przekazuję. Przepraszam, może jest to takie krótkie, może niepełne, ale nie wymagajcie ode mnie więcej, abym Wam powiedział, bo i tak w mojej duszy rozdarło się coś. Coś, co się rozdarło i
i trudno jest to wszystko sobie poukładać, tak? Trudno sobie to wszystko jakby zrozumieć. I trudno nie wejść w emocje tych ludzi, tych matek trzymających swoje dzieci przy piersiach i próbujących ich ratować. Bez świadomości, że po drugiej stronie być może coś jest, może nie ma nieświadomość. Więc zakończmy to, ale żeby nie było tak smutno, jak ja tutaj teraz wyglądam, idźmy ku nadziei, idźmy ku lepszemu i spotkamy się przy kolejnym moim odcinku, który będzie bardziej radosny. Zrobiłem to dla Państwa, zrobiłem to dla siebie, zrobiłem to dla innych. Powtarzam jeszcze raz, jeżeli nie zaczniemy się kochać, miłować, któreś pokolenie tu wróci. Może nie do tego miejsca, ale do podobnego. Ja nie mówię, że jestem pewny. Ja jestem przekonany, że tak będzie. Na 100%. Dlaczego? Dlatego, że na co dzień spotykam ludzi, którzy mogliby tutaj pory być tutaj tym kapo. Do tej pory ludzie, jakby to powiedzieć, są gotowi zrobić coś nam takiego. Więc jeżeli nie zaczniemy się miłować, kochać, tu się kiedyś spotkamy. Oczywiście nie ja, nie my. To tyle. Bardzo serdecznie dziękuję Wam za obejrzenie tego odcinka. Jeżeli chcą Państwo, abyśmy kręcili dalej, proszę lajka, suba. Proszę udostępniać. Tam jest taka ikonka też, która mówi, że możecie nas wesprzeć. To był bardzo trudny, emocjonujący dzień. Wracam do domu. Będę pewnie spał pół kolejnego dnia. Albo nie wiem, co robił. Albo włączę muzykę jakąś i będę się odrelaksowywał. Dziękuję Wam, że mogłem tu być. Dziękuję też Tomaszowi, naszemu przyjacielowi, który nam umożliwił też wejście. Ale dziękuję też Wam, bo Wyście mnie natchnęli, żeby tu przyjść. I myślę, że to było dużo dla mnie, ale też i dla Was. Jeszcze raz powtarzam i kończąc. Jeżeli nie będziemy mieli w sobie miłości, jeżeli diabła będziemy wypędzali diabłem, wszyscy przegramy. Wszyscy przegramy. Dziękuję.